Cześć, witajcie z tej strony Kapser16 i witam was w materiale z ciekawostkami o Scarlet Grybba. Na wstępie tego filmiku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Igora, Zoe Trend 50, Open World Games, Mikołaja oraz Neyak Minecraft. Jeżeli również chciałbyś zostać pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu. Do wstępu tego materiału chciałbym również podziękować wam za 800 subskrypcji na kanale. Jeżeli jesteś na kanale nowa bądź nowy, to zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz zaznaczenia ikony dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Z dłuższego mojego wstępu to byłoby na tyle, a teraz zapraszam do oglądania. Scarlet Alexandra Fernandez Cristancheu przyszła na świat 10 lutego 1989 roku w stolicy Wenezueli, Caracas. Na obecny moment aktorka posiada 30 lat. Rodzice aktorki to Astrid Grybba oraz Gabriel Fernandez. W tym momencie wyświetlają się wam statystyki z Instagrama rodziców Scarlett. Z rodzeństwa aktorki ma siostrę o imieniu Stephanie Fernandez. W wieku 8 lat rozpoczęła swoją artystyczną podróż jako baletnica w Miami City Ballet. Kontynuowała naukę jako tancerka baletowa, współczesna, jazzowa i hip-hopowa, gdy została wybrana do szkoły średniej New World School of the Arts. Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczęła studia aktorskie, koncentrując się na technice Sanfet Meisner. Studiowała także intensywnie na dwumiesięcznym kursie znominowaną do Oscara aktorką, Adrianną Barafa. Jej ciężka praca opłaciła się, gdy odniosła sukcesy w hiszpańskim serialu telewizyjnym o nazwie Śliczna Cosita, gdzie interpretowała siostry bliźniaczki, a 3 lata później zagrała w serialu Nickelodeon Vicky RPM jako Kira Rivera. Otrzymała nominację do nagrody Kids Choice Award Columbia for Most Trendy Girl. Scarlett po zabycie aktorką jest także tancerką. Na Instagramie można znaleźć filmiki, w których są przedstawione różne układy taneczne w wykonaniu Scarlett. A tu macie jeden z takich układów tanecznych w wykonaniu aktorki. Posiada czworonoga o imieniu Tobias. Aktorka wystąpiła w teledysku, który przy tłumaczeniu na język polski brzmi Nie jestem potworem w wykonaniu Elvisa Crespo. Jeżeli jesteście zainteresowani owym teledyskiem, to w opisie tego materiału umieściłem link do owego teledysku. Tak Scarlett wyglądała w czasie dzieciństwa, a tak na obecny moment. Na Facebooku aktorki posiada na obecny moment ponad 353 tysiące obserwujących, a na Instagramie ma ponad 839 tysięcy obserwujących. Oprócz serialu Vicky RPM wystąpiła również w 9 innych produkcjach. Na Instagramie aktorki można znaleźć fanart wykonany przez Catherine Honesta. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że ciekawostki, które zostały przedstawione w tym materiale, wam się spodobały. Tak jak wspomniałem na wstępie tego filmiku, nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz zaznaczenia ikony dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Do usłyszenia w przyszły piątek. Cześć!